Przy placu Uniri w Wielkim Varadynie wznosi się cerkiew pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwana również Kościołem Księżycowym. Główna fasada podzielona jest na trzy osie. Drugi poziom obramowany jest pilastrami, między którymi znajdują się trzy okna z barokowymi girlandami. Powyżej biegnie gzyms z łukiem. Górny segment cerkwi zwieńczają dwie barokowe urny. Ostatni segment posiada jedno okno i tarczę zegarową. Po środku drugiego segmentu znajduje się słynna kula wskazująca fazę księżyca, od której cerkiew otrzymała nazwę księżycowej. To w skali europejskiej unikalny mechanizm. Cerkiew została wzniesiona w latach 1784-1890. Drzwi do cerkwi posiadają bogatą płaskorzeźbę w stylu bizantyjskim. Ikonostas oraz ikony na drewnie, freski, rzeźby w drewnie i złocenia wykonali słynni malarze bracia Aleksandru i Arsenie Todorowici w latach 1816-1831. Pięciorzędowy ikonostas poświęcono w 1933 roku. Przed ikonostasem znajduje się anałojczyk przykryty rumuńską flagą i ikona. W latach 1977-1979 freski zostały odrestaurowane przez malarkę Eremię Profetę. Rzeźbiony w drewnie lipowym wielki sześciokątny żyrandol zawieszono w 1983 roku. Ma wysokość 4 metry i średnicę 2 metry. Wspaniały barokowy tron biskupi wsparty jest na czterech marmurowych kolumnach. Jego górną część zdobią bogate rzeźby. Marmurowa ambona posiada złocone zdobienia. Na suficie Jezus Pantokrator. Nad wejściem znajduje się chór, również ozdobiony freskami. Kościół księżycowy jest symbolem kulturowym, historycznym i religijnym miasta.